Nam udało się, zdaje się, połączyć z Sylwestrem Szmytem. Słyszymy się, Sylwek? Słyszymy, dzień dobry. Witam cię serdecznie. I ja również. Witam, dzień dobry. A umiesz po flamandzku coś powiedzieć? Bo chciałem powiedzieć buongiorno, ale przypomniałem sobie, że jesteś w Amsterdamie. Ale jedziemy Giro Italia, nie po flamandzku. No to buongiorno. Buongiorno. Słuchaj, Sylwek, powiedz, jak wygląda ta trasa, jak ci się dzisiaj jechało? W sumie dosyć dobrze. Trasa, powiedzmy, właściwie ciężko mi ją ocenić. Tak dzisiaj po przejechaniu tej trasy mówię, taka trasa właściwie nawet nie ciekawa, prawda? Bo nie jesteśmy w jakimś tam ścisłym centrum. Trasa dosyć długa jak na prolog. Nawet tak się śmiałem, że wszystkie tory tramwajowe zostały dobrze przykryte, że nie było możliwości się poślizgnąć na nich. Tak więc taka trasa w sumie, no, trochę zakrętów, ale myślę, że tutaj większe znaczenie będzie miał ten deszcz, który co rusz popaduje, i kto jedzie na bardziej suchej nawierzchni, kto na troszeczkę bardziej mokrej, to na tych, powiedzmy, tam około 15 zakrętach, które są, może mieć duże znaczenie. Sylwek, startuje Michele Scarponi, kolarz, który nie lubi, kiedy wychodzisz na prowadzenie. To tak właśnie było w zeszłym roku. Zawsze się tak, powiedzmy, troszeczkę przekomarzaliśmy, że ja jak wychodziłem na prowadzenie, on strzelał, miał dzień kryzysu, ale później walczył, czy nawet wygrywał etapy. I jako, powiedzmy, to takie odpłacenie się, on się tak śmiał. No myślę, że będzie jednym z faworytów tegorocznego Giro. No właśnie, porozmawiajmy chwilę o całym wyścigu, bo prolog prologiem, ale 3 tygodnie ścigania przed nami. Powiedz, jak ty się czujesz i jak no, kto jest twoim faworytem? Jak wyglądają pozostali zawodnicy? Moim faworytem, wiadomo, jest Ivan Basso, prawda? Wierzę, że może wygrać ten wyścig. A później, tak jak wszyscy mówią, Sastre i Cadel Evans przede wszystkim. Ale powiedz, jak ty się czujesz? Nie masz już tych problemów z oddechem, które miałeś na ostatnich wyścigach? Czy to się okaże dopiero w górach? Nie, myślę, że dzisiaj już widziałem na czasówce, starałem się jechać naprawdę mocno, na ile mnie tam stać, powiedzmy, na takich czasówkach 7-8-kilometrowych, czyli dosyć krótki wysiłek, bardzo intensywny, bo praktycznie około 11 minut wysiłku. Wydaje mi się, że problem rozwiązałem, to jest, oddycham się już dużo lepiej, jest coraz lepiej i myślę, że tego problemu w górach nie będę miał. Jak przyjęcie kolumny wyścigu Giro d'Italia w Amsterdamie? Podobno jest cały Amsterdam różowy. Mówiłeś, że z roweru nie widziałeś jakichś fajnych miejsc, ale wieczorem można gdzieś pójść na spacer. Do muzeum? Chyba nie, jednak jesteśmy na Giro Italia i nigdzie nie możemy wyjść wieczorem. Zresztą nawet nikt by nie chciał wyjść. Najważniejszy jest odpoczynek. I tutaj muszę powiedzieć, cieszę się, że jestem z Iwanem w pokoju, bo jest to zawodnik, który naprawdę bardzo duży nacisk kładzie na ten odpoczynek. I ostatnie dwie noce spaliśmy po ponad 10 godzin, z czego on jest zadowolony, bo tak w sumie wyliczył, że po godzinie, półtorej godziny, godzinę na codziennie więcej snu, no to jakby nie było. A 20 godzin na koniec Giro więcej, to są dwie noce, prawda? A ty, Bidaku, musisz razem z nim spać? Znaczy w sensie takim, że jak on śpi 10 godzin, to ty też musisz 10, nie możesz sobie wcześniej na kawkę pójść? Nie, to bo wcześniej mogę wstać, prawda? Chodzi o to, że wcześniej idziemy spać. Tak. Nie, motywuje mnie to tak samo i mobilizuje, tak powiem, do większego odpoczynku, a naprawdę to jest najważniejsze w ciągu 3 tygodni ścigania. No jasne. A skoro 3 tygodnie, to powiedz, oczywiście wiemy, że ten Kronplatz, że Zoncolan to będą kluczowe elementy tegorocznego wyścigu Giro d'Italia, ale pewnie uważać trzeba będzie od samego początku. Tak, wyścig, myślę, że jak każdy 3-tygodniowy wyścig, jak każdy wielki tur, coś tam kryje, prawda? Tak, te dwa pierwsze etapy, na pewno będzie dużo wiatru i trzeba być uważnym. Później mamy etap do Montalcino, gdzie jest mnóstwo drogi szutrowej, podjazdy gdzieś tam, czy zjazdy na szutrze. Ten etap też będzie trzeba być bardzo czujnym i uważnym. No i poza tym każdy jeden etap trzeba być czujnym, żeby właśnie nie zrobić jakiejś głupiej kraksy, czy gdzieś głupio nie stracić 30-40 sekund, które na końcu się mogą okazać tymi ważnymi. No ale rozpocznie się wszystko na Terminillo prawdopodobnie.
Na pewno dużo, tak jak gdzieś nadmieniałem, że w 2003 roku, jak jechaliśmy ostatni raz metę pod górę, mieliśmy na Terminillo, dużo ludzi, faworytów, jak m.in. Dario Frigo, pożegnali się z nadziejami na zwycięstwo w całym wyścigu. Pamiętam, że Frigo akurat stracił tam bardzo dużo i później, pomimo że był bardzo mocny, nie udało mu się już tego nadrobić. Zresztą zawsze pierwsza meta pod górę rozgrywana gdzieś w tym pierwszym tygodniu, już tak jak tu pod koniec pierwszego tygodnia, jest dosyć ciężka dla wielu zawodników, którzy później walczą w generalce. A jak ci się podoba ten pomysł z dniem przerwy już we wtorek? No muszą się przenieść przecież. Tak jak zawsze. Ja przede wszystkim, tak jak za każdym razem, narzekam te starty gdzieś tam za granicą, na wielkich turach, jak w zeszłym roku startowaliśmy tutaj z Holandii, czy w tym roku. Tutaj startujemy wielokrotnie, już startowaliśmy, prawda, na Giro Italia, raz z Belgii, raz z Holandii. Największy minus jest właśnie ten, że po dwóch, trzech dniach, gdzie nikt nie jest właściwie zmęczony, zostaje nam zabrany, że tak powiem, ten dzień odpoczynku, bo później trzeba przelecieć 17 ciężkich etapów, czy 18, tylko z jednym dniem odpoczynku. I kiedy naprawdę ten dzień odpoczynku byłby potrzebny, to jego już nie ma. No to ci powiem tylko, że są plany, żeby w Chicago zacząć Giro d'Italia i ciekawe, jak to by wtedy wyglądało. No wiem, słyszałem, w 2012 roku. Sam jestem ciekawy, jak to będzie. No zobaczymy. Powiedz, bo liczyliśmy tak troszeczkę po cichutku, że Maciek Bodnar nawiąże do wyników w czasówce, czy Leszka Piaseckiego, który 5 razy wygrywał etapy, z czego 4 czasówki, czy Czesława Langa, który też był trzeci kiedyś w prologu. Rozmawiaj z Maćkiem, bo nie możemy się do niego dodzwonić. Pojechał dobrze. Tak? Po wyścigu nie rozmawiałem, bo startował dosyć szybko, jak przyjechałem do autobusu, to on już kończył czasówkę. Widziałem tylko, że jak on jechał, no to tak popadywał sobie ten deszcz, tak, no jak właśnie. Na tych zakrętach. Naprawdę, tak jak patrzyłem na zegarek, mówię, kurczę, startuje Maciek. Ja mówię, źle, bo tak wszyscy myśleli, myślę, że ma nogi, na pewno stać go było na to, żeby dzisiaj być nawet w piątce, myślę, ale ten deszcz, kto tak popadywał, naprawdę na dzisiejszej trasie będzie miał i ma bardzo duże znaczenie. Ale teraz jest sucho, a więc faworyci, ci, którzy zdecydowali się startować z ostatnimi numerami startowymi, będą mieć już trasę znacznie lepszą. Tak, w tym momencie widzę, że się dosyć rozpogodziło. Wracamy teraz do hotelu, asfalt jest suchy i myślę, że w tym momencie zawodnicy będą kręcili najlepsze czasy. Tak, gdybyś spotkał Maćka, to poproś go, żeby włączył telefon. Może uda nam się jeszcze dzisiaj do niego dodzwonić. Sylwek, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo czytałem wczoraj w La Gazzetta wywiad z Iwanem Basso, który twierdził, że nie ma takiej formy, jaką myślał, że będzie miał w tym momencie, że dopiero właściwie liczy na to, że ona przyjdzie na ten najtrudniejszy trzeci tydzień. Ale jest bardzo spokojny. Pytałem się go nawet wczoraj wieczorem, tak pytałem, rozmawiając, mówię, że widzę, że jest spokojny, mówię, że bardzo spokojny, jest dużo spokojniejszy niż na Romandii i właściwie ja podchodzę do Giro tak jak on, ale on tak samo myśli, że ta cała praca, którą wykonaliśmy od grudnia, praktycznie od stycznia, czyli wszystkie zgrupowania na wysokości, zgrupowanie gdzieś tam już w styczniu na Gran Canaria, naprawdę ogrom pracy, gdzieś musi wyjść, prawda, to nie jest, że po prostu zmyło się i nie ma bez zrobienia wyniku do dnia dzisiejszego. Tak więc on wierzy w swoją pracę, w swoją profesjonalność i tak mówi, że jest spokojny, bo startuje do tego Giro, będąc przygotowany jak najlepiej, zrobił wszystko na 110% i jest spokojny. Tak więc ja myślę, że akurat tegoroczne Giro, mówię, trzeba uważać na wiatr, na shooter gdzieś tam z Montalcino, no ale praktycznie ten trzeci tydzień będzie bardzo, bardzo ważny i decydujący. Nie wiem, czy miałeś w ręku dzisiejszą La Gazzettę, bo David Miller powiedział, że Basso wygra ten wyścig, dlatego że ma najlepszych pomocników w całym peletonie. Nie widziałem tego, ale mam nadzieję, że się nie myli. Dobrze, a jakieś swoje małe, prywatne interesy chciałbyś załatwić na tym wyścigu? Najlepsze miejsce na etapie to było 7 pod Blockhouse. Czy chciałbyś poprawić, czy będzie taka możliwość, czy jeżeli będzie taka możliwość, to będziesz mógł ją wykorzystać? Mam nadzieję, że tak, że będzie taka okazja i jak będzie, to wykorzystam. Chociaż mówię, na Giro jest to na pewno dużo trudniejsze niż na chociażby Tour de France, gdzie na Giro my będziemy decydować o wszystkim.
To decydujcie o wszystkim, a ty jak będziesz mógł, to gdzieś tam uciekaj. Życzymy tradycyjnego połamania kół i miejmy nadzieję, że się jeszcze podczas wyścigu usłyszymy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Zdrowia przede wszystkim, Sylwek, i pozdrów też Maćka Bodnara od nas. Dziękuję, dziękuję.